Witajcie moi kochani, witam się z wami taka niewyjściowa w koku. Chciałabym wam powiedzieć, że jadę do mrówki. Proszę państwa, jadę do mrówki i teraz zobaczymy, ile wydam. Ostatnio wyszło mi 180, pamiętacie? Ile wyszło za zakupy? Zobaczymy, ile dzisiaj wydam, ile kupię, bo podobno ceny idą tak do góry, że to jest po prostu jakiś kosmos. Tam mam niesprzątnięte jeszcze ze śniadania. Tu gotuję sobie pomidorówkę, bo uwielbiam zupy. Słuchajcie, uwielbiam zupy i tak mi się chce zupy, że muszę ugotować coś i nie wiem, czy jeszcze jednej nie ugotuję, bo pewnie nie wiecie, że kiedyś byłam na diecie zupowej, jadłam same zupy i przez 2,5 miesiąca schudłam 15 kilo. I to była rewelacja, bo zupę możesz podejść i jeść sobie za każdym razem. Za każdym razem, jak tobie się tylko chce. No i to było dla mnie właśnie fajne. Wszystko było gotowane w tej zupie. Robiłam różne zupy. Robiłam takie tradycyjne, ogórkowa, pomidorowa, buraczkowa. Jakie tam jeszcze robiłam? Robiłam gołąbkową. Gołąbkowa jest przepyszna i jest tak syta, że to po prostu jest jakiś szok. Byłam nią tak najedzona. Jest jeszcze hamburgerowa, pizza, no naprawdę możecie sobie robić różne zupy. To tak teraz zaczęłam od tej biedronce, wyjechałam już o diecie, ale jeżeli chcecie, to coś tam będę mogła wam poopowiadać i może w końcu będę miała chwilę czasu, żeby nagrać siebie również, chociaż nie wiem, czy jest co oglądać, bo tutaj coś mi wyłazi, tam coś ten, oj zobaczcie, z Hey Happiness, co wam mówiłam, cały czas z nim chodzę, kąpię się w morzu, kąpałam się nawet i nic się z nim nie dzieje, szyja nie robi się brudna, także polecam, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jak nie zapomnę, wstawię link pod tym filmem, a jak zapomnę, to cofnijcie się i zobaczycie tam biżuterię z Hey Happiness. No dobra, to chyba tyle, lecę do biedry, zobaczymy jaki szał, jakie ja to zakupy zrobię i za ile, przede wszystkim za ile. No dobra, trzymajcie kciuki, bo biorę sobie 6 stówek, zobaczymy czy mi starczy. Teraz masz 600 zł w kieszeni i tak jak ostatnio miałam 600 czy ileś tam i trzepałam się po kieszeniach, czy mam jeszcze kartę w razie W. Bo jest po prostu masakra, no ale cóż, nic na to nie poradzimy, wszystko drożeje, więc zobaczymy, jak wyjdzie teraz. Ok, to do później, trzymajcie się. Dobra, pokażę wam dzisiaj, co kupiliśmy za 380 zł, plus jeszcze woda z grzewki Żywiec, woda z grzewki gazowanej tej chyba Oazy i jeszcze dwa opakowania lodów. Dobra, zaczynamy od owoców, więc tutaj mamy banany, wzięliśmy pieczarki, bardzo dobre są pieczarki, tylko musicie patrzeć, czy nie są ciemne, bo jak są ciemne, to długo wam nie poleżą. Mam nektarynki mięciutkie, śliwki, pomidory są teraz chyba w fajnej cenie, 4 coś? Chyba tak, chyba 4 coś. Jeden bronek. Dobra, co lubimy? Wafle ryżowe mamy takie z ryżu brązowego i z ryżu brązowego z ziarnami innych zbóż. Bardzo dobre. Dzisiaj widziałam chyba z różowym, były jeszcze z czym? Z jakimiś bananami? Ale nie, od razu mnie odrzuciło, żeby nie brać tego. Dobra, serki wiejskie, bo lubimy serki wiejskie. Takie jogurciki dla mojego synka. Śmietanę 18. Grecki jogurt. Jogurt typu greckiego, tak? No, grecki jogurt. I słuchajcie, do tego greckiego jogurtu podam wam fajny przepis na sos czosnkowy, jak ktoś lubi. Taka kostka tego sera. Półtłustego. Kiedyś były inne. Nie wiem, czy to się faktura zmieniła. Dajcie mi znać. Były takie niebieskie, a chyba chude, albo chude chyba były zielone, a te były niebieskie. No, wzięłam ten. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. I bierzecie tak. Kostkę tego. Kostkę jogurtu. Boże. Jogurt. Jeden cały jogurt grecki. Kostkę tego twarogu i czosnku do smaku i blendujecie wszystko. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z czosnkiem, bo on po jakimś czasie nabierze mocy
ten sos czosnkowy, od razu nie będzie czuć tego mocnego smaku. Kiedyś zrobiłam taki, wiecie, mocniejszy, nie? A później, jak go spróbowałam po 2 godzinach, to po prostu nie mogłam, musiałam popijać, bo był taki pikantny, więc uważajcie z czosnkiem i nie martwcie się, jak będzie rzadki, bo on na pewno Wam zgęstnieje. Co jeszcze fajnego? Można skroić koperek i dodać koperek, więc tak, pamiętajcie, ten ser, jogurt, czosnek i ewentualnie jeszcze skroić koperek, tylko koperek taki suchy, na malutką, tak posiekać go po prostu i macie przepyszny sos czosnkowy, wlewacie do lodówki, zakręcacie, wlewacie do lodówki, Boże, Sylwia, wlewacie do słoika, zakręcacie, wstawiacie do lodóweczki i macie przepyszny sos czosnkowy. U nas długo nie stoi, bo zaraz jedzą chleb, smarują tym sosem czosnkowym. Dobra, nagadałam się o tym. Zupki, pyszne, zdrowe zupki. Bardzo lubimy tą ostrą. Tu mamy taką z kurczaka. I słuchajcie, co ostatnio odkryłam. No nie wiem, czy ja ich wcześniej nie widziałam. Ramen, ale jest po prostu przepyszna. Ja lubię takie wynalazki, więc ta jest akurat bardzo dobra. Jogurty brzoskwiniowy, nie, morelowy, jagodowy, brzoskwinia, marakuja. Bardzo dobre są również. Ser Gouda. U nas idzie dużo sera, bo robią sobie dzieciaki tosty. Hummus, ten jest chyba dla mnie najlepszy. Uwielbiam go po prostu. Z czym jeszcze jemy? I ja, i moje dzieciaki? Jemy hummus z krakersami, słuchajcie. Spróbujcie sobie kiedyś. Weźcie sobie tego krakersa słonego i nałóżcie tego hummusu, jak lubicie hummus. To po prostu jest petarda. No po prostu jest pedarda, co to dużo będę mówić. Dobra, łaciaty z cebulką i ze szczypiorkiem też bardzo lubimy. Dwie mozzarelle, takie jogurty do picia. Tu mamy akurat bananowe, ja muszę kupować i takie, bo jedni lubią bananowe, drudzy lubią truskawkowe. Tu mamy bananowe, tu są właśnie truskawkowe. I chyba one też, mi się zdaje, że miały inną fakturę, inne to opakowanie i że to się zmieniło. Albo jakaś inna firma w ogóle wleciała. Ale nie wiem. Ogóraz jeden, bo już mam w foliaku, ale jeszcze takie malutkie, także jeszcze muszę kupywać. Pomidorki koktajlowe, które lubimy, ale wiecie, które ja jeszcze w Biedronce lubię. One są na wagę i one są, nazywają się śliwkowe, nie wiem. One takie są droższe, 18 coś. Dzisiaj na przykład 18 coś kosztowały, ale ostatnio były po 9, nawet chyba po 7,99 były jakiś czas. To ja brałam, wiecie, pół jednorazówki od razu, bo u mnie jeden syn nie chce jeść pomidorów, a te właśnie zjadł. Więc ja u nas zawsze takie kupuję. Kiełbacha, która mi wjeżdża za każdym razem na grilla i każdy, kto przyjedzie, mówi, jaką ty kiełbasę kupiłaś, i ta właśnie sokołowa wydaje mi się, że jest najlepsza. Możecie sobie ją, jak widzicie tutaj, gotować, grillować, smażyć i piec, także jest naprawdę super. Dobra, to Wam już pokazałam. Parówy dla mojego Azora, on uwielbia te parówki. Teraz wzięłam mu drobiowe. Co tu jeszcze z mięsa Wam pokażę? Taką wędlinę. Ja powiem Wam szczerze, że ja zawsze wędliny kupowałam tak gdzieś w sklepach, a teraz ostatnio kupiliśmy tą i nawet mój syn, który jest niejadkiem i który nie je naprawdę bardzo wielu potraw, to tą wędlinę polubił, więc mu kupuję. Dobra, wzięłam jeszcze taką roladę ze szpinakiem na spróbowanie. Ciekawe, czy pyszna, czy smaczna, bo przeczytam, że smaczny na co dzień, dlatego powiedziałam pyszna. Wzięłam tutaj mięsko mielone, zrobię tatara, czyli mięso mielone wołowe. Udka, bo muszę zrobić pomidorówkę, taką pierś z kurczaka i kiedyś właśnie, powiem Wam, że byłam antynastawiona do takich, do kupowania takich mięs właśnie paczkowanych, ale jak coś mi się sprawdzi i coś jest fajnie, coś jest dobrego, to ja to po prostu kupuję jeszcze raz. I tu mamy filet z piersi kurczaka i mamy go kilo 562. I tu mamy 39,03 za tą pakę, ale słuchajcie, tutaj słucha 3 czy 4 piersi i wychodzi i tak taniej niż w sklepie, a pierś jest naprawdę dobra, naprawdę mogę Wam polecić tą pierś. Ja kiedyś nie lubiłam kupować z tych opakowań, bo czasami takie twarde się trafiały te piersi, ale te są akurat ok. Dobra, ocet, bo mi się skończył, ja to ocet mogłabym chyba, nie wiem, bo ja używam do zmywania podłogi, zalewam sobie muszle octem, także u mnie ocet idzie hektolitrami, dosłownie.
Zachciało mi się również na głodnego, słuchajcie, pojechałam, dlatego tak tutaj na wymyślane płaty śledziowe, smażone w zalewie octowej. Czyli ryba w occie po prostu zakupiłam. Coś mi tutaj jakieś, kurde, motory jadą, żeby mi pies nie poleciał. Dobra, nie, na szczęście tylko dwa. Mleko, które zawsze kupujemy, olej. I słuchajcie, pani przy kasie mówi, ja nie patrzyłam jeszcze na paragon i nie patrzyłam na cenę w sklepie, ale podobno od wczoraj olej poszedł 4 zł do góry na butelce. Także chyba się trzeba znowu zabezpieczyć. Bułeczki, kajzerki, pasta Blendament, bo się oczywiście skończyła. Maszynki, jeżeli kupujecie, mój mąż się goli, goli głowę, goli brodę. No, ogólnie używa tych maszynek, a one są zawsze po 29,99, a teraz są w promocji po 19,90 i tutaj są wkłady. Czekajcie, ile tych wkładów? 2, 4, 6, tak, 6 wkładów, więc naprawdę się opłaca. Przysmaki, które je nasz Nikuś, czyli tu są takie z kurczakiem i te też są owinięte paskami z kurczaka. I on bardzo lubi je gryźć i słuchajcie, tak mu z buzi czasami śmierdzi, z buzi. Z pyska mu śmierdzi, a jak je te kostki, to mu tak fajnie się oczyszcza i nie czuć tego smrodu mu z buzi. Wystarczy, że 2 dni tego nie poje i koniec kaplica, jak ziewnie, to padajcie na kolana. I te paseczki również lubi. I ja tu kiedyś, bez sztucznych barwników, i ja tu kiedyś chyba Wam skład czytałam, jeżeli jesteście... Słuchajcie, paski zawierają aż 75% kurczaka. Kurczaka, więc naprawdę dużo. Czasami przeczytajmy składy, wiecie czego, nie? To będzie mniej tego kurczaka niż w jedzeniu dla psów. No i coś, co uwielbiają wszyscy u mnie oprócz Alexa, to sushi. Wiem, że może ktoś powie, że to jest beznadziejne, że lepiej kupić takie robione. Ja wiem, że takie robione jest przepyszne, ale my kupujemy chyba takie same. Wzięliśmy tak, chyba takie same. Tak, tak, chyba takie same. Na pewno takie same. Może ile razy jeszcze. Dobra. I my bierzemy 2 paczki, bo zasiadamy w trójkę i zjadamy to wszystko. Mój mąż też kiedyś jadł, ale się kiedyś przytruł, ale to w Netto to kupiliśmy i ja powiem Wam, że właśnie wtedy jakieś takie dziwne było i on się wtedy przytruł i od tamtej pory już nie chce tego jeść, a przecież też jedliśmy naprawdę bardzo dużo tego, a w biedrze kupuje i nam smakuje, dzieci zadowolone, ja zadowolona. No i tak, no i jeszcze kupiliśmy właśnie tamte lody, ale lody są już w zamrażarce, także takie zakupy, słuchajcie, tak Wam przejadę tu trochę, takie zakupy za 380 zł. Także coraz gorzej, powiem Wam szczerze, coraz gorzej. No dobra, to chyba wszystko. Dajcie znać, co Wy tam kupujecie. Może coś polecacie z Biedry. Ja lubię to do Biedronki jeździć. Jakoś chyba najfajniej, najlepiej robi mi się zakupy, wiem gdzie co stoi, wiem co lubię, już sobie tak sprawdziłam swoje niektóre produkty, ale dajcie znać, może Wy coś dobrego jecie, to ja też spróbuję. No dobra, to chyba koniec. Także takie zakupy biedronkowe. Trzymajcie się, cześć.